Siemanko wszystkim. Nie no, żartuję teraz. Tak więc witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś tak bardziej w nietypowym odcinku, ponieważ będziemy rozmawiać o reakcjach na fejsie. Co o tym sądzę? No i przede wszystkim, co sądzę na temat usuniętego, a raczej nie wprowadzonego w życie przycisku dislike, który twórcy obiecali, ale jednak nie wprowadzili go. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc, jak już wspomniałem, przycisk dislike nigdy nie został wprowadzony w życie, a w zamian zostały wprowadzone tylko te emotki, które niby z pozoru śmieszne się wydają, ale dla mnie to są denne, że tak powiem. Ciekaw jestem, komu to przeszkadzało, żeby nie wprowadzić przycisku dislike. No cóż, jeśli chodzi o te emotki, no to zobaczcie na tych screenach, jak one wyglądają. No a teraz opiszę wszystkie z nich. Serduszko, biało-czerwone, kojarzy się przede wszystkim z flagą Polski i z miłością. Następnie mamy uśmiechniętą mordę, zupełnie tak jakby podjarane dziecko Neo się śmiało, było z czegoś szczęśliwe, że to osiągnęło najwyższy level w Minecrafcie. Mamy również kolejną mordkę, tym razem troszeczkę zdziwioną. Mamy również smutną mordkę, która jest zasmucona tym, że nie ma przycisku dislike na fejsie. No i mamy ostatnią, czyli bardziej wkurzoną mordkę, która również została wkurzona na brak przycisku dislike na fejsie. Tak więc mamy bogaty wybór. No i cóż, no. Jednakże te reakcje tak naprawdę nie są popularniejsze, tak jak na przykład like. Szczerze powiedziawszy, tak naprawdę twórcy mogliby dodać cokolwiek, na przykład wisi mi to. No i cóż, no i rzeczywiście, mogliby to dodać, chociażby to. No ale nie, powiedzieli, a chrzanić to. No i teraz, czy wam też brakuje takiego znaczka na fejsie? Owszem, mi brakuje. Takie pokazanie fuck you na fejsie by załatwiło jakże wiele spraw. Naprawdę. No, a przyznajcie się, wam chyba też tego znaczka brakuje. No, ale tak to już niestety jest. Twórcy tak naprawdę dodają różne opcjonalne gadżety, tylko żeby uszczęśliwić twórców, znaczy nie, użytkowników Facebooka, tak to ujmę. Twórcy tak naprawdę robią co mogą, jedynie tylko, żeby schrzanić wszystko. Tak naprawdę. Już pomijając nawet te reakcje, ale chodzi mi o wygląd tego Facebooka. No teraz to już nie jest ten sam Facebook, co był kiedyś. Kiedyś to był rzeczywiście taki ekstra Facebook, taki no zarąbisty po prostu był. Niestety to już nie powróci. Tak samo twórcy planowali przycisk dislike, czyli potocznie zwane nie lubię tego. Nie wiem, komu to przeszkadzało, że tak nagle zmienili zdanie i postanowili wprowadzić jakieś emotki, które opisałem już. No naprawdę. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę tam bawiłem się tymi emotkami i jakoś od samego początku nie byłem do końca do nich przekonany. Zawsze zastanawiało mnie pytanie: kurde, no gdzie się podział ten przycisk planowany? Nie lubię tego. Kurde, no gdzie ci twórcy mają tak naprawdę łeb? Naprawdę. No i pomyśleć, kurde, że oczekiwałem na coś, czego tak naprawdę nie ma i nigdy nie będzie. Bo owszem, można sobie tam różne podbrumianki powgrywać, ale to nie to samo, nie? Nie, to nie jest to samo. Takich przycisków jak fuck you czy dislike na pewno się nie spodziewajmy, ponieważ takowych na pewno nie będzie. No ale cóż, te różne emotki, czy tam tak zwane reakcje, nie służą tylko do wyrażania swoich tak naprawdę uczuć,
z czego i tak większość użytkowników zapewnie ma to gdzieś. Pojawiły się również takie dość ciekawe sądy, w których na przykład trzeba zagłosować, wybierając odpowiednią emotikonę. Moim zdaniem jest to jednak głupota, chociaż raz czy dwa dałem się na to wkręcić. Nie ukrywajmy, no w końcu... No na pewno każdy z was, a jak nie każdy, to na pewno no, połowa lub większość wkręciła się na to. No i tak się zastanawiam, czy warto? Cóż, na to pytanie sobie możemy również odpowiedzieć, czy warto? No więc, podsumowując, czy warto było? Nie warto. Moim zdaniem przycisk like powinien zostać taki jak jest, a te inne pozostałe emotki to jedynie tylko zbędne śmieci, które zasypiają tak naprawdę Facebooka i według mnie są one niepraktyczne i nieprzydatne. Cóż, ale to tylko moje zdanie takie jest. Widocznie są użytkownicy Facebooka, którym się to naprawdę przydaje. No i cóż, no. Jednakże brakuje jednak pewnych reakcji, które, no, z których sam bym chętnie skorzystał. Takie jest tylko moje zdanie i moje przekonanie. No i cóż, no to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Trochę nietypowy i myślę, że trochę krótki, ponieważ mógłbym poświęcić na to troszeczkę więcej czasu. Tak więc, no to by było na tyle. Jeśli filmik się spodobał, wstawcie lajka, jeśli nie, możecie spadać zostawienie serdeczną łapkę w dół. Możecie także zasubskrybować mój kanał, jeśli tego nie zrobiliście, by być na bieżąco z nowymi filmami. Zostawcie też dzwoneczek, by pojawiały się powiadomienia o kolejnych filmach. No i to tyle. Na razie, ho.